Krótki film chciałem nagrać na temat sposobu wykorzystania baterii, bo faktycznie nie omawiałem tego w poprzednich filmach, a wydaje się, że warto powiedzieć tu o paru szczegółach. W momencie, w którym wejdziemy sobie do ikonki baterii, to mamy tutaj kilka możliwości konfiguracji sposobu eksploatacji baterii. Pierwszy domyślny sposób jest to e-mode i samochód zawsze rusza w trybie e-mode. Oczywiście pod warunkiem, że jest naładowana bateria. Jeżeli nie jest, to oczywiście ruszy w trybie hybrydowym. I tutaj istotną sprawą jest kwestia odzyskiwania energii. Samochód może odzyskiwać energię dość agresywnie, wtedy dość mocno hamuje w trakcie zdjęcia nogi z gazu, bądź bardzo delikatnie, bądź automatycznie. Ja zawsze używam tej opcji, że jest to duża rekuperacja. Jest to sposób na odzyskiwanie prądu. Ważną kwestią jest też tutaj to, co padało jako zarzut, że nie można doładować baterii z silnika. Rzeczywiście nie można w tej chwili tego robić. Kiedyś była taka opcja w starych Superbach IV, teraz z tego zrezygnowano, ponieważ jest to kompletnie nieopłacalne, bo zużycie paliwa jest tak duże, że nie ma to najmniejszego sensu. Lepiej wtedy jechać po prostu na benzynie. I teraz tak, jeżeli przejdziemy sobie na tryb hybrydowy, to tutaj pojawiają się dwie możliwości. Pierwsza jest to opcja automatyczna, czyli nie mamy żadnej kontroli nad tym, w jaki sposób on sobie miesza zużycie prądu łącznie z paliwem. Natomiast jeżeli ma się nawigację z kody lub też w ogóle prowadzi się nawigację do celu, wydaje mi się, że również wykorzystając map z Google i mapy z iPhone'a, on sobie optymalizuje sposób zużywania prądu w stosunku do celu, który jest wyznaczony do trasy. Czyli nie jest tak, że zużywa najpierw sam prąd, a potem przechodzi na hybrydę. Zużywa sobie to optymalnie, tak żeby zachować prąd na przykład na dojeździe do dużego miasta. Jeżeli natomiast nie wierzymy, w jaki sposób on będzie wykorzystywał energię z naszej baterii trakcyjnej, to przechodzimy sobie na tryb ręczny. I w trybie ręcznym mamy dwie podstawowe możliwości. Jedna to za pomocą przycisku równa się jesteśmy w stanie zatrzymać poziom baterii taki, jaki jest w tej chwili. I on będzie cały czas utrzymywał poziom tej baterii. Sygnalizuje to taka ikonka na ekranie głównym. Ona ma taki wygląd takich dwóch strzałeczek. I wyświetla się to na głównym ekranie. Natomiast w momencie, w którym byśmy chcieli jednak zużywać trochę baterię, ale zostawić sobie jakiś jej poziom do dojechania na przykład do większego miasta, to tymi strzałkami możemy regulować, ta biała kreska pokazuje miejsce, to zostanie zużyte, a to nam zostanie. I w ten sposób możemy sobie zostawić jakiś fragment baterii, a to zostanie zużyte w trakcie jazdy, mieszając paliwo i prąd. Musimy pamiętać o tym, że musi być samochód naładowany minimum 20%, no bo wtedy po prostu niżej tego przesunąć nie można. Ta kreska tutaj jest to ustawienie na 20%. No jest to bardzo fajne, rzeczywiście korzystam z tego, jeżeli chcę sobie zostawić trochę baterii, albo też nie chcę tej baterii dojechać do zera, to ustawiam sobie te 20%. W trybie hybrydowym on zużyje cały ten odcinek, a to zostawi przy dojechaniu do domu. Wtedy sygnalizowane jest to za pomocą takiej ikonki na głównym wyświetlaczu pojedynczej strzałeczki, czyli rezerwuj stan naładowania. Z rzeczy, które związane są też z tą baterią, możemy znaleźć jeszcze jedną kwestię. Mianowicie tutaj przy ładowaniu jest taka opcja, są ustawienia i tu jest Battery Care Mode, który pozwala na aktywne utrzymywanie baterii w tym, na tym poziomie 80%. Mówiąc szczerze, ja z tego w ogóle nie korzystam, nie zauważam, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie przy moim sposobie ładowania, jeżeli ładuję rzeczywiście do 80%. Wracając do tych podstawowych rzeczy, zmniejsz prąd ładowania AC, to naturalnie z tego korzystam, ponieważ nie chcę ładować szybko samochodu, żeby tej baterii po prostu nie niszczyć. Mam czas, to ładuję. Jeżeli nie mam czasu, to rzeczywiście wtedy wyłączam i mogę ładować z pełną prędkością na kablu AC. Ta opcja oczywiście nie dotyczy ładowania DC, czyli szybkiego ładowania na prądzie stałym. W domu ładując sobie za pomocą GreenCell Hubu, przy ustawionym, włączonym zmniejsz prąd ładowania, ładuje mi się z prędkością 4,2 kW i to jest w zupełności wystarczające, żeby samochód naładował się tam w te 2,5 godziny, 3 i mam gotowy. Tu oczywiście przesuwamy sobie suwak, tak, żeby ładować optymalnie. Ja z reguły ładuję do 80-70%, nie więcej.
Raz na jakiś czas ładuję do 100%, ale wtedy od razu ruszam. Nigdy nie zostawiam samochodu naładowanego na 100% na dłużej niż pół godziny. Zasięg samochodu jest oczywiście różny w zależności od tego, jak używam tego samochodu. Generalnie rzecz biorąc jest to powiedzmy od 560 do 700 km w zależności od sposobu eksploatacji, czyli czy mocno rzeczywiście i szybko jadę, dynamicznie, czy też jadę bardziej oszczędnie. Ta wartość jest zmienna. No, może taki przykład. Z Warszawy do Krakowa dojechałem, następnie naładowałem się prądem DC na około 70% i wróciłem z Krakowa do Warszawy, nie tankując samochodu, czyli sama bateria i benzyna oczywiście jadąc w trybie hybrydowym, to jest jasne.